Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynam tydzień z filmikami. Same zakupowe filmiki. Po prostu stwierdziłam, że zrobię sobie serię takich filmów, bo nazbierało mi się tego naprawdę. Słuchajcie, ja nie nagrywałam takich filmów już bardzo dawno. I sporo mi się takich rzeczy po prostu nazbierało, więc będzie to 7 filmików, 7 zakupowych. Pewnie będzie TK Maxx, pewnie będzie Primark, pewnie będzie Sally, Salon Service i pewnie jakieś tam inne drobne zakupy typu, nie wiem, rzeczy do domu, kosmetyki i tak dalej, które sobie podzielę na konkretne kategorie i z tego wyliczyłam, że wyjdzie mi właśnie 7 filmów, więc postanowiłam, że będę codziennie wrzucać po jednym filmie, tak więc będzie to tydzień zakupowy na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj serdecznie do pierwszego filmu. Pierwszy filmik będzie poświęcony zakupom z TK Maxx, które zrobiłam na przestrzeni kilku miesięcy, kilku dobrych miesięcy. Zacznę może od tej pary bucików. Są to takie szpileczki złote, złoto-czarne w sumie szpileczki z takim paseczkiem tutaj na kosteczce. Jak na razie byłam w nich tylko raz na... pojechałam w nich na walkę mojego znajomego. I powiem Wam, że nie wiem po prostu, czy jestem odzwyczajona tak totalnie od obcasów, czy ja po prostu nie umiem wytrzymać na obcasach dłużej niż godzinę, ale... No po kilku godzinach to już po prostu miałam ich dosyć. Miałam ich dosyć. I tak. Ale strasznie mi się podobają, bo są takie... takie dosyć... brakuje mi słowa, są takie dosyć, Jezu, jak to się nazywa, są takie po prostu proste, są takie zwyczajne, znaczy nie są zwyczajne, nie jesteście zwyczajni, są właśnie takie, ale są takie proste, że po prostu takie delikatne, że czubeczki mają okrągłe, takie właśnie jak ja lubię. Czy są wygodne? No mówię, wydawało mi się, że ten obcas nie będzie na tyle wysoki, żebym jakoś tam w nich nie mogła wytrzymać długo. No ale okazało się, że troszeczkę jestem odzwyczajona od obcasów, więc sprawił mi kłopot później chodzenie w nich. ale jak na pierwsze wrażenie to było super, wszystko fajnie. No i mówię, strasznie mi się podoba. Tutaj to jest taki zamsz czarny i złoty właśnie tutaj ma obramowanie. I te buciki kosztowały 30 funtów, ale i tak jestem zadowolona, że je kupiłam, bo eleganckich bucików nigdy za wiele, a ja aż tak wiele nie mam, w których bym tak naprawdę chodziła, bo mam kilka pary, ale niestety muszę się ich pozbyć, bo po zakupie okazały się niegodne zakupu. Ostatnio zakupiłam sobie szampon, który bardzo mnie zainteresował. Jest to taki szampon z Macadamia Oil i on kosztował 6 funtów. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie pachnie i w ogóle ma w sobie takie drobniutkie drobineczki, które no niby mają rozświetlać włosy, ale tak naprawdę one nie zostają przecież na włosach. Ale samo mycie tym szamponem jest bardzo przyjemne i jest to duża butla, która ma... Ile masz? No ma litr. Jeden liter. Więc jest to sporo i starczy mi na pewno na długo. I tak jak mówię, ma przepiękny zapach i bardzo ładnie oczyszcza włosy. Drugą rzeczą, którą zakupiłam już naprawdę kawał czasu temu, jeszcze będąc w Leeds u Martyny, właściwie to miałyśmy spotkanie z dziewczynami z Manchester i właśnie z Leeds. Było tam dużo fajnych babek. I wszystkie żeśmy poszły na zakupy i dorwałyśmy się do Primarka, dorwałyśmy się do TK Maxa i ja wtedy sobie właśnie, kilka dziewczyn wtedy też zakupiło to samo i dorwałyśmy się do maseł do ciała z Nip & Fab pistacjowych. Ja tak strasznie go oszczędzałam, już mi tam troszeczkę jeszcze zostało, ale tak strasznie go oszczędzałam, bo ten zapach po prostu pistacjowy jest tak niesamowity. Teraz dostałam od mojej przyjaciółki Irci właśnie na imieniny, dostałam masło z Patent Wrap, więc mogę sobie spokojnie teraz to zużyć, bo tamto ma też taką pistacjową, właśnie kokosową, trawiastą konsystencję, nie konsystencję, zapach ma taki, więc mogę spokojnie sobie to zacząć zużywać.
już do końca, bo tak naprawdę oszczędzałam bardzo. I to z oryginalna cena to jest 8,49, a ja ją kupiłam za 3,99, także takie masełko. Następną rzeczą będą perfumy. Powiem Wam, że to był pierwszy raz, jak kupiłam. Pierwszy raz, kiedy kupiłam perfumy sobie właśnie w TK Maxie. A to dlatego, że zobaczyłam je i tak pomyślałam sobie, kurczę, gdzieś słyszałam już o tych perfumach, ktoś o nich coś mówił i byłam strasznie ciekawa tego zapachu. No i zobaczyłam, że kosztują 24,99, oryginalna cena była 40 funtów, no to mówię, no dobra, zaryzykuję. A mowa tutaj o perfumach Swarovski, w takiej pięknej buteleczce. Jejku, zapomniałam, jak one się nazywają. Aurora, Aura, coś tam, kurczę, nie mogę znaleźć pudełka. W każdym bądź razie, tak jak mówiłam, są w takiej pięknej butelce, tutaj z takim kryształem, diamentem, kryształem Swarovskiego, powiedzmy. I tutaj wyciągamy z takiej tuby. I właściwie to nie są perfumy, tylko to jest woda toaletowa i ma 50 ml. Buteleczka prezentuje się tak. I słuchajcie, ten zapach to jest dla mnie nic innego jak po prostu Chloe. Ta sama nuta zapachowa, ten sam, coś tu jest to samo. Naprawdę pachną dla mnie jak Chloe, więc jak najbardziej zapach mi podpasował. Dlatego, że kilka lat temu używałam Chloe i byłam strasznie zakochana w tym zapachu, więc... Także taki mały odpowiednik Chloe. Następną rzeczą, którą zakupiłam w TK Maxie, była świeczuszka. Świeczuszka, za którą zapłaciłam 3 funty. Ileś tam 5 funtów wcześniej kosztowała. Taka wielka świeca, taka błękitna, która ładnie pachnie. Tak świeżo, oceanicznie, ale nie kiblowo. Nie, taki naprawdę fajny zapach ma, więc on pewno będzie odświeżać, nie toaletę, będzie na pewno odświeżać pokój, także jest taka duża, tutaj nie wiem dlaczego ma jakieś takie ważki. No w każdym bądź razie taka gigantyczna świeca za 3 funty, stwierdziłam, że kurczę, no opłaca się, no bo czasem miły jest. Szczególnie, że ja to robię praktycznie codziennie. Zapalić świeczkę, zrobić nastrój, klimat w pokoju. Człowiek od razu po prostu inny humor. Także taka świeczka. To 3 funty. Teraz przejdę do ubrań. Czyli do tego, co tygryski lubią najbardziej. I proszę, tutaj zacznę od... Może takie małe sprostowanie, zanim tutaj Wam jeszcze pokażę. Generalnie miałam taką fazę właśnie na kupowanie takich rzeczy bardziej, jakby to określić, bardziej takich do pracy, powiedzmy smart casual, ale tak bardziej w stronę smart, powiedzmy. I właśnie zakupy, które po prostu w jakimś tam odcinku czasowym nabywałam, to były głównie takie z myślą, że będę to nosić do pracy. Więc pierwsza z nich to jest taka koszula bez ramionczek, jejku, bez rękawów. Ona tutaj jest dosyć długa, prześwituje, więc ja pod nią sobie noszę taką basicową podkoszulkę na ramionczka czarną. Tutaj ma kieszonkę. No i tak fajnie ma ten kołnierzyk tak jakby obszyty właśnie takim kawałkiem skóry, ale oczywiście to nie jest skóra, tylko to jest taki materiał ekoskóry jakby. I tak samo tutaj na tej kieszonce ma też to obszycie. Fantastyczna, bardzo zwiewna, lekka. W lato w niej śmigałam do pracy dosyć często, więc kosztowała... Słuchajcie, nie pamiętam teraz cen dokładnie, przepraszam Was bardzo, bo naprawdę niektóre rzeczy kupiłam już dawno temu, nie pamiętam dokładnie cen, ale mniej więcej te wszystkie bluzeczki, które nie mają właśnie tych rękawków, to one były mniej więcej po 14-15 funtów w TK Maxie. Jakaś firma Daniel, jakiś tam Rain, oczywiście Made in China, rozmiar L. Następną rzeczą jest taka sukienka. Coś mi tu oko łzawi. Więc następną rzeczą jest taka sukienka.
Oczywiście z moim ulubionym dekoltem, czyli wiecie, ja taki lubię taki okrągły dekolt. Ona jest bardziej taka sweterkowa. Przymierzałam, weszłam, słuchajcie, w XS-kę. Weszłam w XS-kę i była taka wyszuplająca, taka sexy w ogóle, nie? Ale stwierdziłam, że no przecież nie będę mogła w tym oddychać. Więc znalazłam również L-kę. Niestety M-ki nie mogłam znaleźć. M-ka byłaby dla mnie idealna. Z firmy Billabong. I słuchajcie, ona jest taka dłuższa, więc to jest taka powiedzmy sukienka sweterkowa. Bardzo przyjemnie się ją nosi, tylko że ona już, właśnie ta L-ka, przez to, że jest L-ką, nie podkreśla mi talii, tylko po prostu robi taką bańkę troszeczkę naokoło mojego brzuszka, aczkolwiek mi to nie przeszkadza, bo go tuszuję. No i właśnie sięga tak przed kolanko trochę, także bardzo, bardzo przyjemny materiał, fajnie się to nosi, no i czarna. Więc jak najbardziej na teraz, na ten sezon, zima, lato, jesień, w sumie lato nie, ale jesień, zima, jak najbardziej, taka sweterkowa sukieneczka. Jak zapewne zaobserwujecie, będzie tutaj dużo rzeczy takich w kolorze czarnym. I kolejną rzeczą właśnie do tego koloru należącą jest kolejna sukienka. Sukienka taka, która tutaj na przodzie ma taką siateczkę. Powiem szczerze, że ona niby wydawała mi się, że będzie taka ok w miarę, ale chyba jest jednak trochę dla mnie za krótka i jak ją zakładam, to zawsze chodzę i tak podświadomie ją sobie obciągam, żeby mi tyłka nie było w niej widać. Aczkolwiek jest naprawdę prześliczna i bardzo wygodna, bo materiał jest taki fajnie rozciągliwy. Z tyłu ma taki suwaczek złoty. Czekaj, gdzieś na imprezie. A z Karoliną, jak byłam w Warszawie u Karoliny, to właśnie w niej sobie poszłam do klubu i bardzo, bardzo było fajnie, tylko mówię, trochę mi się za bardzo do góry tak podnosi i mi to troszeczkę przeszkadza. I ona kosztowała też około 15 funtów. I to jest jakaś firma Finn and Clover. I to jest rozmiar M. Next! W sensie, że nie, że sklep Next, tylko że... włos. Tylko że w sensie, że następna rzecz. Bluzeczka z pagonami. Nie, czekaj, to nie pagony, tylko rękawki ma podwinięte i takim tutaj pseudopagonikiem zakończone. Bardzo, bardzo lubię tą bluzkę. I tutaj na środku ma suwaczek. Taka niby Simply Pro, ten tutaj z tyłu w sumie taką samą ma długość jak z przodu. Jest taka tutaj wycięta w pół okrąg. Ja po prostu uwielbiam. No ja uwielbiam takie bluzki, takie luźne, nietoperzowe. To jest to, co ja lubię po prostu. I właśnie dlatego sobie ją zakupiłam. I to też jest właśnie z tej firmy, słuchajcie. O! Ty, koleżanka, to jest z tej samej firmy, co ta! Nawet nie wiedziałam. Z tej Daniel Rain i też Made in China. A materiał bardzo fajny. Super materiał i się świetnie nosi i w ogóle jest fantastyczna. Kolejną rzeczą będzie spódnica. I tą spódnicę, słuchajcie, tak naprawdę to ona jest z TK Maxa, kosztowała też 15 funtów, ale ja ją podłapałam u mojej kumpeli Ani, stylistki, którą właśnie ona kiedyś przyjechała do mnie, robiłyśmy sesję, miała pełno ciuchów, oczywiście jeszcze z metkami. I strasznie mi się ta spódnica właśnie spodobała i po prostu poprosiłam ją, czy nie mogę jej odkupić, bo ona i tak ją by oddawała do sklepu, więc ta spódnica miała po prostu w komplecie taki paseczek z taką tutaj, pokaż się, rozgwiazdą, takie coś. No i słuchajcie, to jest taka maxi, tutaj ma tą halkę sięgającą mniej więcej za kolanko. Bardzo zwiewna, taka tutaj kolor może nie oddaje tego koloru, kolor, kamera nie oddaje tego koloru. To jest taki, powiedziałabym, kolor, jak to się nazywa, duck egg, taki przybrudzony błękit, no coś w tym stylu, taki pastelowy, coś w niebieski, taki niebiesko-szary, coś takiego, no także bardzo, bardzo wygodna, też zwiewna, fajnie się nosi. Następną bluzeczką jest bluzeczka, oj, tutaj zapnę może guziczki.
To ja będę zapinać guziczki i w tym czasie powiem Wam, że niestety lato się skończyło. Niestety przyszła jesień. A ja mam pełno bluzek po prostu bez rękawa. No i co zrobisz? Więc następną rzeczą jest taka koszula. Ona bardzo fajnie tutaj jest dopasowana. Ona tutaj się wydaje trochę gigantyczna, ale tak naprawdę ona jest taka... Ona tak fajnie się dopasowywuje. Bardzo ładna. I śliczny ma tutaj ten kołnierzyk. No po prostu jest przepiękny. Jest biała w takie różowe paseczki. Słuchajcie, ten materiał jest też fajny, taki giętki, rozciągliwy. Pamiętam, że ona oryginalną cenę miała dosyć dużą, tak z 80 chyba funtów coś. Więc ja tak mówię, kurczę, co to za firma jakiś Ecoline ze Sztokholmu. Mówię, kurczę, nie znam firmy, ale taka droga. No ale kiedy ja ją kupowałam, kosztowała chyba 20 funtów albo 25. No max 30, nie, 30 bym za nią nie dała, więc na pewno 25 funtów kosztowała, więcej nie. I oczywiście zdecydowałam się na nią, było do pracy i tak dalej, więc wygląda bardzo reprezentacyjnie, kiedy ją zakładam wraz z filterkiem lub z marynarką. Bardzo ładna taka fajna biurowa bluzeczka. Kolejna jest też taka zwiewna, też właśnie z myślą była kupiona na lato do pracy. Taka w kropeczki, ja nie przepadam generalnie, umówmy się, ja nie przepadam generalnie za kropkami, za wzorem Polkadot i tym podobnymi. Po prostu ja jestem antykropkowa. No ja przepraszam, ale ja nie lubię kropek. Nie lubię. Koniec, kropka. No ale ta ma takie delikatne, drobniutkie kropeczki, więc mówię, dobra, wezmę ją. I też ona bardzo fajnie się tutaj układa, jest dłuższa, zakrywa troszkę pupę, więc spokojnie pod nią sobie też noszę. I też jest tej samej firmy, patrz! Chyba muszę wejść na ich stronę i zobaczyć, no bo właśnie się zorientowałam, że mam trzecią rzecz od nich. Daniel Rain. Rainy? I to jest MK i też kosztowała około 12-13 funtów. Więc coś tu musi być na rzeczy, skoro mam trzecią rzecz z tej samej firmy i nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy, słuchajcie. I jeszcze jedna koszula bez rękawków. Przepraszam Was bardzo, ale coś mi oko dzisiaj łzami i tak muszę się po prostu kontrolować z nim. Kolejna jest to również koszula, tutaj sorry, nie zapięta. Z kolei ona jest krótsza z przodu, dłuższa z tyłu. Tutaj z tyłu ma takie fajne... ojejku, nie zaszewki. No ma takie no... Tak ładnie zaszyte tutaj. Może i zaszewki, nie pamiętam jak to się nazywa. Z przodu ma kieszonki. Też pod nią trzeba nosić. Znaczy trzeba, nie trzeba, jak kto woli. Ja pod nią noszę taką beżową bluzeczkę na ramionczka. I super też do pracy na lato. Tu ma fajnie, bo ma taki właśnie większy rękaw? Rękaw bez rękawa. No większy otwór ma tutaj, więc nie uciska nigdzie pod paszką, tylko tak fajnie sobie tutaj wisi. I ona kosztowała również 15 funtów. To jest rozmiar 20-40. O Jezu, 12-40. Firma nazywa się Incosense. I jeszcze dwie rzeczy, które kupiłam też w TK Maxie. Są to takie dwa zeszyty, które kosztowały chyba około 2 funtów. Były przecenione z 5 albo z 6 funtów. Także tutaj sobie zapisuję pewne jakieś tam swoje prywatne rzeczy, zapiski, myśli, notatki, generalnie różne tam takie. Jeden z gumeczką, drugi tutaj jest zapinany na magnesik. Także takie. Ja strasznie lubię właśnie w TK Maxie zeszyty, jakieś w ogóle takie rzeczy. Wszystko. W ogóle ja kocham TK Max, kocham Homebase. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam te dwa sklepy. I chyba to by było na tyle. Jeżeli znajdę coś jeszcze, to pewnie pokażę Wam w jakimś innym holu. A tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.